Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Kilka razy w roku zbieramy się tutaj przy naszym kochanym Counter-Strike'u, żeby oczywiście wytypować majora. Jest to oczywiście pierwszy major w Counter-Strike 2, który odbywa się oczywiście w Kopenhadze. No mamy tutaj następujące drużyny, które musimy wytypować albo do wyjścia, albo oczywiście do odpadnięcia z bilansem 0-3, więc oczywiście to postaram się dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że moje typy okażą się, że tak powiem, słuszne, okażą się, jakby to jeszcze powiedzieć, poprawne przede wszystkim poprawne, no bo moje ostatnie żetony, no Paryż, ostatni major w Counter-Strike GO, złoto, nietrafiona chyba pierwsza faza, z tego co pamiętam, mogę gdzieś zobaczyć w ogóle historię tego, czy nie mogę? Kurczę, nie da się Pikema zobaczyć w CS2? Bardzo mnie to boli. Bo czekaj, bo jak kliknę zbadaj, no to właśnie, no tylko to się wyświetla. Czyli to po prostu jest kolejna rzecz, która nie została dodana do oczywiście naszego Counter-Strike. No nie ma, ale klikam te, oglądali mecze i turnieje, więc nie wiem, może coś się po prostu psuło, albo nie zostało to dalej wprowadzone. No ale mniejsza z tym. No nie trafiałem naprawdę tych początkowych w sumie faz w tych kilku ostatnich żetonach. No wszystko złoto tak naprawdę, wszystciutko. Prócz oczywiście pierwszego tutaj, tego nowego takiego coina, gdzie w Katowicach no, udało się ten diament trafić. No ale tam nie trafić diamentu to było naprawdę coś, no to była hańba po prostu, tak? No Berlin też był do zdobycia diamentowy, ale no, nie mówmy o tym. Tak samo Sztokholm, no tylko tak naprawdę ten Paryż był taki nieprzewidywalny. Czy nie Paryż, ale chyba w Paryżu też mało osób zdobyło. Ale Rio, tak, bo Rio wtedy wygrało Outsiders, czyli właśnie dany Virtus Product, gdzie totalnie nikt się tego nie spodziewał. No ale no dobra, już nie gadajmy tyle, bo wiem, że nie lubicie jak tyle gadam, a może lubicie. Jeszcze tylko zanim aktywuję tutaj pasa z 3 tokenami, który kosztuje 80 zł, jakby ktoś pytał. No i mam tutaj oczywiście nasz żetonik Copenhagen 2024. Kontynuujemy. No nie ukrywam, jakby udało się w pierwszym majorze, w Counter-Strike 2, trafić diament, no byłbym naprawdę zadowolony i dumny z siebie przede wszystkim. Dobra, idziemy, ale zanim oczywiście jeszcze tutaj wytypuję te moje typy, no to przypominam oczywiście o kalendarzu, tak? No tutaj też kalendarzyk oczywiście obowiązuje. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, co sądzisz tutaj o moich typach. Czy lubisz generalnie takie, tego typu filmy, czy lubisz, jak gadam więcej, nie wiem, no napisz w komentarzu po prostu odczucia swoje odnośnie oczywiście tego filmu. No i dołącz na Discorda, bo to oczywiście też sprawdzam. No i co? Mamy żeton aktywowany, mamy 3 oczywiście suwenirowe żetony, które możemy sobie aktywować z dowolnego meczu, jaki oczywiście będzie. No i generalnie tak, no mamy tutaj oczywiście nasze teamki, możemy, no jakby komuś się nie chciało, albo chciał też, że tak powiem, sztucznej inteligencji zaważyć swój pikem, no to możemy sobie randomowo to uzupełnić. No 3-0, Amkal, Imperia, no to nie są chyba typy, które bym chciał zrobić. No ale tak, generalnie jest mała zmiana, bo teraz typujemy dwie drużyny, które zrobią 3-0 i dwie drużyny, które zrobią 0-3, czyli mamy dodatkowego slota i tutaj, no i oczywiście tutaj typujemy drużyny, które wyjdą dalej, no i klasycznie musimy trafić 5 punktów, jeśli chcemy oczywiście, żeby tutaj nasze zadanie zostało zaliczone, co jest niezbędne oczywiście do zdobycia diamentowego żetonu. No i tak, czy jest to zmiana na plus czy na minus? No generalnie, jeśli chodzi o to 0-3, to na pewno na plus, bo wiesz, no jak była ta jedna drużyna, którą się zawsze stawiało, no to były takie dwie drużyny, które zawsze się spotykały, w sensie były dwie drużyny, które ludzie obstawiali, że wiesz, jedni obstawiali tą, drudzy tą. I te drużyny zazwyczaj spotykały się w tym meczu, te dwie najgorsze drużyny spotykały się w tym meczu o 0-3. No i któraś część po prostu była zawiedziona. No a tak to, kurczę, tutaj możemy tak naprawdę mieć jeden dodatkowy typ, więc kurczę, z jednej strony spoko, no ale z drugiej strony właśnie z kolei mamy dwa teraz typy na 3-0. Czyli jeżeli wrzucimy tutaj na to, tak jak dużo osób typuje, ja też tak zrobię, wrzucamy Cloud9 i wrzucamy
Eternal Fire, jeżeli te drużyny zrobią na przykład 3-1, obie te drużyny, to automatycznie tracimy 2 punkty, które daliśmy na 3-0, a które mogliśmy dać tak naprawdę tutaj po prostu do wyjścia. I zamiast 2 punktów, no te 2 punkty po prostu tracimy. Mam nadzieję, że wiesz, o czym mówię. Więc, no kurczę, no ciężko, no ciężko, ale no większość tutaj typuje Cloud9 i Eternal Fire. Jeśli chodzi o te drużyny, no to Cloud9 powinno się spotkać w tym meczu o 3-0 z Heroic. Myślę, że tutaj Cloud9 sobie powinno z nimi poradzić. Eternal Fire, mocna drużyna aktualnie, która jest oczywiście w gazie. W meczu o 0-3, jeśli NC wygra swoje 2 mecze, pierwszy z Imperial, drugi, no nie wiadomo z kim. Znaczy, no wiadomo, pewnie jak wiesz, w tych symulatorach, jak sobie to przymielimy, to może na pewno nie będzie to 100%, na pewno się, no, możemy sobie jakoś to, wiesz, zwizualizować. No i wtedy mecz o 3-0 właśnie, Eternal Fire, NC. No generalnie, no większość ludzi raczej typuje to NC do wyjścia. A ja się właśnie nad tym zastanawiam, czy to NC w ogóle wyjdzie. No ale dobra, uznajmy, że nie będę antypolakiem i wrzucę, że NC wyjdzie dalej. Że właśnie to Eternal Fire w meczu o 3-0 mimo wszystko z nim wygra, ale że wyjdą dalej, powiedzmy, z bilansem 3-1. Dalej mamy 0-3. Tutaj też mam 2 takie typy, które daje też większość, czyli Lane Vision. Dodatkowo dużo osób daje Legacy. Drużyna oczywiście brazylijska z legendą Counter-Strike'a GO, czyli Cold Zero. Mimo wszystko na 0-3 ich nie dam, dam Amcal eSports. Do tego teraz trzeba oczywiście dać drużyny, które wyjdą dalej. No, mamy tutaj takie drużyny, no jak między innymi Soul. Mamy Ecstatic, które też nie jest słabą drużyną. Mamy Pain. No i mamy też Nine Pandas. Mamy Nine Pandas, gdzie kurczę, tak naprawdę w ogóle nie wiadomo, czy ta drużyna na tego Majora pojedzie, bo wczoraj, jak wy oglądacie ten film dzisiaj, no to wczoraj poszła na Twitterze jakaś plotka, że gracze Nine Pandas nie dostali wiz. I tam jeden właśnie z graczy Nine Pandas nawet napisał tweeta coś w stylu nie wierzę, czy coś takiego. I najprawdopodobniej za Nine Pandas na Majora pojedzie Gamer Legion, czyli drużyna, która przegrała właśnie z Nine Pandas mecz o tego ostatniego slota na tym Majorze, więc duże prawdopodobieństwo jest takie, że zamiast Nine Pandas na Majora pojedzie Gamer Legion z naszym oczywiście Polakiem, rodakiem Snaxem. Więc no dzieje się na pewno, ale Nine Pandas to była drużyna, którą ja do wyjścia mimo wszystko typowałem. Dużo osób pomija ich, ale mi się wydaje, że Nine Pandas może jak najbardziej tutaj zaskoczyć, patrząc na ich grę. I trochę sympatię, bo wygrali mi fajny kupon, jak grali z Astralis na kursie 3.12, więc ja tutaj serduszkiem kibicuję Nine Pandas, żeby jednak pojechali i żeby wyszli. Dalej, dużo ludzi daje Mongolsów, ale ja chyba zdecyduję się ich skipnąć. Rzucę za to Furię, rzucę... No, się robi ciekawe tak naprawdę, co tu można wrzucić jeszcze? Koi, czyli dawne Movistar Riders. No nie wiem, no chyba jednak skip. No ale Apex myślę, że też jak najbardziej może tutaj sobie poradzić. No i dalej mamy takie drużyny, jak Ecstatic na przykład właśnie, czy Soul. Kurczę, ja się zastanawiam właśnie nad tymi tutaj dwoma drużynami, które tutaj mogą wyjść. No mamy jednego slota. No w teorii moglibyśmy zrobić coś takiego, na przykład nawet coś takiego, wtedy Nine Pandas rzucić na 3-0 z takim na przykład Soul. Nine Pandas Soul i wtedy w teorii no raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No właśnie. No dobra, ale nie. Ja nie będę już wydziwiał, bo jak chciałem zrobić pikem tak bardzo po swojemu, to źle się to skończyło, dlatego zostanę przy tym, co daje tak naprawdę większość, czyli Cloud9, Eternal Fire. No i właśnie, czy to są do wyjścia? Czy są do wyjścia, czy Ecstatic? No zostanę chyba póki co przy Soul. I tak chyba te moje typy będą się póki co prezentować. No jak będę chciał to zmienić, to dam wam znać. Wiecie co, sprawdziłem sobie na szybko tą drabinkę i jeśli faktycznie wszystkie te mecze pójdą tak, jak każdy się spodziewa, to właśnie w dwóch meczach o 0-3
te dwie drużyny powinny się zmierzyć w dwóch osobnych meczach. I wtedy Lean Vision będzie grało mecz właśnie o 0-3 z Legacy. I wydaje mi się właśnie, że wtedy to będzie ten mecz, gdzie Legacy faktycznie go wygra. No i do tego drugi potencjalny mecz o 0-3, Amcal Esports, które wychodzi mi, że powinno ono zagrać z KOI. Więc tutaj też potencjał na to 0-3 jest. Więc jest potencjał tak naprawdę na te dwa darmowe punkty. Zobaczyłem sobie jeszcze tą drabinkę do wyjść i... Kurczę, tak naprawdę możemy dać albo to Soul, albo właśnie to Ecstatic. To jest tak naprawdę... Kurczę, mogę sobie do wyboru, do koloru tak naprawdę, bo właśnie według tej drabinki, no wszystko powinno pójść po mojej myśli, tak? I ten jeden typ, że tak powiem, mogę sobie wolny zostać właśnie albo w Soul, albo Ecstatic, bo oni będą wtedy mecz między sobą grali, powinni, i no właśnie wydaje mi się, że Soul powinno ten mecz urwać. No a reszta tak naprawdę... No to, tak jak już powiedziałem, ręce myślę pewniak, znaczy pewniak, no. No nie wiem, czy taki pewniak jednak, mimo wszystko. Heroic pewniak, Furia też wydaje mi się, że raczej pewniak, więc no, kurczę, wydaje mi się, że raczej bym to tak zostawił, tylko właśnie, zerknę sobie jeszcze, czy... No na pewno to Soul, coś właśnie, albo to Soul, albo to Ecstatic właśnie chciałbym dać w tą drużynę, która wyjdzie. No zobaczę sobie jeszcze, które tak naprawdę te drużyny są w rankingu. Nie są one jakoś mega wysoko, no ale właśnie, Ecstatic 28, za to są 18. No dobra, jeszcze Najpandas sobie zobaczę z ciekawości. Oni też są 20 lokata w rankingu. No i właśnie, jeszcze tutaj jest to Pain, które też w sumie ludzie na 0-3 niektórzy dają, z tego co widziałem, 38 lokata w rankingu. No ale dużo też ludzi Mongolsów daje do wyjścia. No Mongolsi już nie pierwszy ich major, więc na pewno tam jakieś doświadczenie jest i no myślę, że 0-3 nie zrobią, ale myślę, że wyjść też nie wyjdą. Więc tak chyba zostawię ten pikem. Dajcie znać, jak wy tutaj, że tak powiem, stawiacie. No tutaj Imperial zostaje KOI. No tak to chyba zostaje, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że w końcu wejdzie ta pierwsza faza. No i jeszcze dla widza oczywiście, który dotrwał do końca. Generalnie renderowałem już dla was ten film z PKMM, ale przed chwilą dosłownie pojawiła się aktualizacja, gdzie już oficjalnie piki z Najpanda zostały zastąpione przez Gamer Legion. Więc jeśli dałem właśnie do wyjścia Najpandas, no to został ten pick zastąpiony przez Gamer Legion. A jako iż, no lekko to mi komplikuje trochę pickiem, bo nie uważam, żeby Gamer Legion było drużyną do wyjścia. W takim bądź wypadku wrzuciłem tutaj Ecstatic do wyjścia właśnie za nich i Gamer Legion wrzuciłem na 0-3. Pierwszy mecz będą grali oni z Amcal, więc tak naprawdę już tutaj się wyjaśni, czy to 0-3 będzie do zrobienia, czy też nie. No bo jeżeli Amcal to wygra, no to wszystko jest dobrze. No ale jeżeli faktycznie Gamer Legion tutaj na ruskich wygra, no to może mi to trochę tutaj to 0-3 skomplikować. No ale kursy są w miarę równe. Ja wydaje mi się, że idę tutaj za Amcal w tym pierwszym meczu. Wiem, trochę ze mnie anty-Polak, ale uważam, że Gamer Legion jest drużyną po prostu... która awansuje, ba, wydaje mi się, że odpadną oni dość szybko i wydaje mi się, że właśnie zrobią to 0-3. No dobra, wydawało mi się, że kluczyk kupiłem przed odcinkiem, no ale otwórzmy sobie tą tak naprawdę wróżbę tego turnieju, przypomnę, że nigdy jeszcze kosy nie trafiłem, no i jeszcze chyba będzie musiało to zaczekać. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że to nie będę ja, bo że tak powiem, tej pierwszej fazie tego pikemu. Dajcie oczywiście znać, jak wystawiacie, byście udział w kalendarzu. Ja się z wami żegnam i widzimy się na już normalnym filmie. Siema!